Cześć, witajcie, z tej strony Rock Music Center. A dzień dobry, dzień dobry. Paolo. Dzień dobry. Arek. Cześć. Krzychu. Hello. I oczywiście jedzie pan Tomasz. Tak, już jadę spokojnie, zaczepiam się. Tutaj. Ej, konwencja się robi. Elegancka tego, maszyna. W szybę świeci. Tomku, z którego to roku ciągnik? Nie, 82. Wiesz? No nie wiem. Ja mam ten. Ty gaśnicę jaką masz? Jak zasuwa. Może zaczepić. No bo mam mniejszą tą prasę, nie? Czekaj. Dziękuję. To połączę czy nie? Dobra. Tylko nie wiem, czy to trochę nie jest duży ciągnik, wiesz? Nie za duży? No. No trochę za duży, wiesz? Tak z... No z 50 koni mniej. No dobra, idę tam. Co? Ja też. Rok, co? Po rok dodał lepsze zużycie paliwa i dlatego. Co, macie już jakieś tam kostki? Mamy ciężko. Mamy ciężko. Ile tych kostek będzie ciekawe? 8. Dobra, Belko, nie wyratuj. Nie dajemy ciebie krzykowi. Dzisiaj moje drodzy, ponownie gramy na kierownicy, bo nagrywamy odcinek po odcinku sobie. I ta sama ekipa. Oczywiście. Nawet. Ale się nawet zgrali, się nie? Przebrałem. I te samo pole. I jadę tym samym szlakiem. A na serio, ja już będę wywalał drugą belkę, zaraz zapowałanie jednej. Dawaj. Nie, złapię to. Jadę do baz. No czekaj, bo muszę mieć auto zbieranie. A co ty? Kurde, to trzeba też, może? Po równym jadę 20, sobie spokojnie. Tomek najlepszy. MTZ? Tomasek, po hamulach. Pakuj, zapakuj mnie. Kładę. Wcześniej ten... Wypróżnij mnie. Czekaj, ja ci zrobię zdjęcie. Jakieś ładne, co? Jakbyś ładnie ładował. Zapraszamy. No i na zakrętach zgrycha ten fend, nie? Mówiłem tam tego fenda wziąć, to nie, nie chcieli. Ta. Tysiąc? Fenta, 1050. Czy belki miałeś? Chyba jak śmiesznie pasy założyło, nie wiem czy widzicie. Zaraz przyjdę, zobaczysz Tomek. Długo dobra? Jedź ładnie. Jadę, jak elegancko. O, ładnie. Pięknie. Gdzie ty, Tomku, jesteś? O, on mojego czujnika. Ale Szajek mnie oszukał. Widzisz te pasy? Coś się... A ten, jak ty coś kozak byłeś pierwszy, i to za róg łapało. Dobra. Tych berek też nie będzie jakoś galantę, nie? To nic. Okrągłych chyba było więcej nawet, tak się wydawało. Co? Okrągłych było więcej. No, ale wiesz, to będzie się trochę czasu jeździło. Prasowało. We dwóch by było długo. Ale okrągłymi ile byś ładował? Byś musiał co chwilę stawać, nie? No co, no tak, a niech oni se przyjadą. Ty, jak poleciała? No, wieczna, czy tam jest trzecia jakaś? Co? Bo ja dopiero pierwszy raz mam. Ty, ale tu lusterka nawet w MF jest całkiem spoko. A co, lusterek mało nie być? No nie, że sobie aż dobrze ustawione. Nie zwal, Krzychu, nie zwal. Może zapnij, wiesz? Jak bakiem nie, szyby. Ej, gdzie ty jesteś? Ja to mam, Tomek, wejdzie na jedną przyczepę, czy nie? Rapos. Co? Siema. Czy to mam wejdzie na jedną przyczepę? Nie, no nie wejdzie. Jak będzie się ładować do góry, dużo do góry, to nie. To tak. A, bo do krów to wyjedziemy, o. Co? To masz niedaleko, ci powiem. No my też to pole są, nie? No my też to, tylko że my na okrągłe to braliśmy, nie? Kowalek. I do krów. No tylko chyba oni będą mieli jeden plus w podaniu. Nie będą mi się staczały. No dobra, tak podjadę. No ja już zdycham, nie? A, z tyłu chcesz, dobra. Nie. Ja nie wiem, gdzie załadować. Pomogę ci trochę. No nie wiem, myślałem, że załadował, wiesz, z przodu. Wąt? Już tylko trochę. Czekaj. Ej, trochę źle. Dobra, właśnie widzę, sama, ale aha, to wyprostuję, nie? Ej, my ich pozdublujemy, patrz. Czekaj, na się trzymaj na pasach. To teraz to się pod czym to odblokowywało? Z. Tylko musisz stać w miejscu, nie ruszać się. Mhm. I mieć na tym, na widok. Dobra. Gdzie są jeszcze jakieś... Tam jest jedna. Jest tu już trochę, bo tu leży rok. Nie jedna. No dobra. Paweł i Skun zapraszam na hot dogi po robocie. Ja stawiam. Tam pod sklep podjedź. Nie, ja stawiam hot dogi z punktu. Tego? Z punktu. Zatankowanie. Halo? Ja stawiam hot dogi, Paweł stawia coś w sklepie, no i idziemy, nie? Ten za pojkę, ten za gryzkę i ogień. No, ja za gryzkę. Oj, wymięka. Paweł popite, a proszę stać. John Deere 240 koni nie daje rady pod górkę. A Ursus zapierdziela. Ej, ty też tak robisz. Jeszcze kołek? O! Jednak polska moc. Nie wiem, o co wam chodzi. Dobra, ale on ma inną prasę. On ma tą losowszą wymagania. I tak polską moc.
Właśnie. Tomek, mógłbyś przyjechać? Gdzie? No gdzieś. Albo dobra, już nieważne. Ten MTZ-em jedzie. No Tomek, kurde. O, przepraszam. A jak on będzie szybciej jechał. Jak on ty pyr. Jedyny ciągnik, który nam został. Który tak genialnie tutaj kosił? No ty, też paliłeś się, że tym paskiem jechałeś. Nie, to rok. Ja koszę po roku. Rok ty, ale. Co? To ja kosi, pracuje, a kosi, no wow. Trochę przemilcz tu. A do góry jeszcze jakiś ząb dajecie, czy nie? No właśnie tak się zastanawiam. Dajecie. Ryzyk fizyk. To można dawać, tylko pytanie, czy się Tomek nie przewróci z takim ciągnikiem. Ja się miałbym przewrócić. Jak ja widzę, że ty ledwo ruszasz z miejsca. Patrz, jak od ciebie zaraz pojadę. Aha. Chłopie. Telefon, powiadomienia jakieś. Ja go włożyłem do mojego i będzie chodzić. No i co? Nie wywróciłem się. Szczerze? Rok powinieneś, musisz rzucić te rawety, co my mamy. No. Są epickie. Epickie. No. Czekaj, wjedziemy na rurę. Wiesz co? Z oficjalnej strony jest spoko, taka wiesz. No bo tam jest ciągnik, co biegnie z mnie. Jest jedynka, dwójka. To rok na kierownicę mógłby sobie jeździć. Czwórka. Co? Jak ma biegi. No tak, ale nie podłączyłem teraz kierownicy. Ej, jechać po drugą przyczepę, czy ładujemy do góry? Jak to rok ładuje? No właśnie nie wiem, może po drugą przyczepę, co? Po drugą jeźdź. A to rok? Pana to. Co? Jest górka, nie? No. No tu nie jedzie? Będzie to z kodu. Ej, pan ogarni, oni jeżdżą normalnie tego za nimi, nie? A to je po bokach ile belek leży. To nic. On to zaraz wyrzuci do góry. Dawajcie, ładujemy do góry. No, załadujemy do góry, a potem kolejna przyczepa chyba. No kurde. Ale co? Czy jak? Jest tam jakaś inna belka? O kurde, to trzeba opuścić. Nie. To trzeba opuścić. Masz rok. Dzięki ci na zamówienie. To Tomek jeszcze raz do góry? Nie, Tomek, ale zawraca jej. Ej, a może się zmieści? Jak myślisz? Nie. Podobać. No nie wiem. To równo. Za cztery dychy. Ty nie śpiewaj lepiej. Tomek, ty któregoś razu się tego bawiłem na sezonie pierwszym jeszcze, nie? Tylko poza nagrajem. Bawiłem się w owieczki, to 190 parę palet wełny miałem, nie? To liczyłeś? Wiesz co, ja przyczepałem sobie z berencami. Nie wiem, bodajże, czy układałem, nie pamiętam. Nie łapię ostatniego rzędu, no to i tak. No dobra, to będzie... Ej nie, to będziesz po prostu jechał wolniej. Słyszysz? Wolniej będziesz jechał i tyle. No. A jak się będą przewracać, to będziecie łapać. No ten po macie będzie jechał. A nie, ale jak będzie powoli jechał, i to się może zaklinują jedną o drugą, nie? Nie, to... Ale na serio, ej. Trzeba wywalić tyle przez użycie paliwa, bo ty masz ile koni? Ty masz 220, ten masz ciężko, ja mam 240, mam ciężko. A to miał być mod, który urealnia gry. No właśnie, jak urealnia. No patrz, jak ja idę pod górkę, no. No widzę. 220 kunia. Ej, rok, no takie małe słomy? Zgłaszam kradzież. Jakiś murzyn za mną jedzie, kradnie mi belki. To co ja poradzę? Krzychu jest czarny. Krzychu, co oni do siebie mają? No że jest czarny. Nic z nimi nie mają szacunku. No i że murzyn to jeszcze aż pan nawet. To jeszcze kradnie, nie? Dobra, profesjonalnie to złodowane może nie będzie. O nie, to już od nowa nagrywamy rok. Dobra. Replay. Od nowa. Kosimy wszystko od nowa, nie i... Od nowa, safe, nie? To co to tam? Od jadę. Nowa kosimy się. Krzychu, zabiorę ci belki. A wy chcieliście, kurde, nie wiem, takie cienkie sprzęty brać, nie? Na rynku pytuj. Mi też pasuje. Ale ten zyt wystarczy na wszystko. Krzychu, a ty mnie drażnisz, nie? Jedzie za nim. Czy dobrze, że to nie wyjdzie, a on zabiera kradzie jeden. No bo to murzyn. No to murzyn. A tutaj z tyłu idzie zamontować, czy nie? Jeszcze na ten wiesz taki wystający. O, tyle. To idzie metal. Zamontować. No to taką belkę. No problem, w sumie nie wiem. Ale problem nam zbraknie lekko miejsca. Paweł, dwie belki mam. Ty też, kitramy. Dawaj, kitramy. Nie, weź to wywalcie. No, nie uciekajcie, bo potem będzie problem. Ja go zablokuję. Nie, nie udało mi się. Dobra. No, mogę wywalić. Moi drodzy, dawaj, chodź na czołówkę. Ja cię podniosę. Wszystkie zebrane, Krzychu? Nie, jeszcze tutaj 4 macie. No wywaliliście je tam? To co ty wywaliłeś? Ja nie wywaliłem.
Co wy robicie tam? Nie, nie wyrzucaj. Nie wyrzucajcie ich. Ej, nie wyrzucaj. Mam miejsce na jeszcze. Mam jeszcze dla ciebie. Nie wyrzucę, bo nie mam miejsca. Na jeden zasób jest. Gdzie je wywaliliście, niby? A przez sklepy są, przez sklepy. Ten na zakręcie zgubił. Tam ile jest ich? Nie. Dobra, jadę do was. Ja wezmę skun. Rok, bo ja on jedną już. Aj, dobra, skun jedziemy do tego, na hot dogi dawaj. Dobra, moi drodzy. Także my się będziemy żegnali. Czekaj, jeszcze trzeba przewieźć to. Do krów? Gdzie mam jechać? No tutaj krów. Poczekaj, jeszcze w 3 bele wiozą. No dobra, to chodź pojedziemy na odcinku najwyżej. Zawieziemy. Tomek, tutaj. Widzisz mnie? Po drodze no jadę? No to weź już się pożegnaj, jak coś to wyjdziesz. Nie. Jedziemy dobra, tutaj. Pojedziemy. Tutaj. Krok, tu 3 belki jeszcze leżą. No jak powyrzucali, to leżą. Otwórz. Weź sobie na widły. Jeszcze jest jakaś jedna? Chyba pierwszy. Ej. Nie, teraz zapraszamy. No dobra, to pan Tomasz jedzie. Weźcie go, sekurujcie ciągnikami, jeden z lewej, drugi z prawej. Chodź, chowamy się. Arek, weź odczep sobie prasę, albo z prasy jedź. Ja po prawo. Go zasekuruj z lewej, żeby się nie przewrócił. Gdzie mam jechać? Weź mi prowadzi. No tutaj jedź, nie widzisz, prosto nie my bierzemy. W prawo. Tam niebieski dach, widzisz? Tutaj cię ja wjechałem. Jedź, prosto. Zaraz w prawo tutaj skręcasz. Dawaj, dawaj, po drugą stronę. Go, go, go. Weź jeden na godzinę. Szybko pojadą. Tylko powoli. Już. Arek, bliżej, bliżej, bliżej. Tak, żebyś się chowiesz. Z przodu. Przyczepy tej. Ja sekuruję. Ty! Bo teraz ja przeleci. Leci. Leci. Ten też po cichu. Nie, czekaj. Oj, 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 dobra, zabrałem. Dobra, trudno. Jedź. Odbijaj do ulicy? Nie, prawo, prawo, mocno. Tomek, tu. W prawo. Odbijaj mocno. Dobra, brawa tam jest. Tylko powoli. Dobra, ja jestem schowany. Ten też bardziej nie wystaje, panie. Ale co ci wystaje? Jest tu, jak ej, najbardziej. Nie, cześć. W najgorszym widzę miejscu nikt mnie nie atakuje, nie? Chyba w najlepszym, Tomek. No tak. To weź, weź aleś krzyk, krzyk. No to nas nie znajdzie. Ej, Paweł, ale fajną. I tutaj zaraz bramę. To bramę. To jest. No. Weź piłę szybko. Ej, zaczepiłeś się na krzaki. Piłę szybko, rob piłę. No to kup se haj. Nie, w lewo. Odbij w lewo. Ja pierdzielę, nie? Odbijaj w lewo. Ej, Paweł, chodź tutaj do mnie. Ty, ten zobacz takim odłukiem. I zobacz w prasę, nie? I zobacz w prawą stronę. Nie, nie tą drugą stronę, drugą stronę. Marku, nie krzycz tak. Tutaj, Tomek, ten wiosk. Dawaj. Nie, bo to musiał ciągnąć w lesie, bo nie będę słychać. Lagam. Co wy kupiliście przed chwilą? Nie wiem. Ten piłę kupił, już piłę kupił, jak już odjechali, nie? Dawaj, w lewo, w lewo, w lewo, Tomek, kręć w lewo. Oj, nie. Podepnę cię, ja sekuruję. O, ten. Odepnij mył? A nie. A sprawdy ten sprzęt masz? Na polu weźmiesz MF-a? No. Podnieś maskę. Ja nie mogę. Na polu stoi. Bo ja mu tutaj... Ja, wiesz, na... ja mu tu zdjęcie nie robię. Masz. Nie da się. Weźcie sprzedajcie już piłę. Bo mnie denerwuje scroll. Nie, bo mnie po prostu denerwuje scroll. Już. A miniaturę chcę zrobić mu. Jakoś fajne coś tam może wyjdzie. Zahaczę? Jedź. Aj, już. Będzie grał na dzień. Czekaj, tył mu narzuć, tył mu narzuć. Czemu tylko wyłączyć zbieranie? Weź tak podjeść? Do góry i w prawo. Jego to przewodzą. Ty, weź ze mnie zejść. Weź ze mnie. Ten co robi. Co mamy z ciebie zejść? No tutaj wjechał. Ja to bym skręcał. Chcę wyjść. Nie mogę się ruszyć. Jedź. Dobrze miałeś. Tu w lewo. No, dobre. I w lewo. Ej, dobra, Tomek, mam miniaturę już. Chyba. Boże. Ale jak był zakopany. Ej, popchaj go, bo on nie daje rady, bo to jest błoto. Czekaj, ty. Odepnij. Rzeka normalnie płynie. Odepnij mi to. O Boże, to się kina. Pozwalam. To się buja na boki. Przejdziesz, Tomek? Centem, mieliśmy teraz się rozpędzam dopiero, chłopie. Centem zepsułeś. Tylko nie wiem, gdzie tu wodujemy. Ej, tutaj po lewej. Ja bym proponował w tym miejscu, co by na to. Ej. Zaraz poleci. W tym miejscu. Ja go asekuruję. No dobra, błoto. Albo w lewo. Tomek. Ja się odblokowałem, nie? Możesz podjechać. Ktoś mnie blokuje nawet. To ja cię blokuję, bo nie wjechałeś. Steel mnie blokuje. Do tyłu. Stój, bo zaraz przewrócisz go. No jedź. Dobra. Panie, stój, panie. Dramat. To jest ze mną, Krzychu. Jedziemy. Ten jeszcze. Który tam szaleje?
Dobra, stój Tomek, stój Tomaszu. Ale stój. Tylko pytaj, pod którą stronę, pod lewo czy pod prawo? Pod którą to podobujemy? Co? Jedź, ja bym proponował w tym miejscu, co by na to? Co mnie odczepił? Tutaj wyładowywać je. A Tomasz, po co? Twój ciąg. Bo jest krzywo. Trzeba odczepić pasy jeszcze. Nie trzeba, zostaw. No nie trzeba. Nie trzeba pasu. Pięknie, z samego środka wyładował. Tylko nie ładujcie do góry, tylko na trzy wysokości, więc nie. Czekaj. To dla zdjęcie. Idę. Pan zrobił. Stój. Ale popatrz na Roka. Co to jest? Popatrz na mnie, popatrz. No właśnie, który mi tu bierze w kadr? No, który zabrał? No, popsuł. Krzychu! Nie potrafi się bawić. Kretyn, nie? Zabrał. Macie dalsze. To Olek powtarza. Jaki na coś nie pada. Nie, to coś, ale ta laweta... A nie, myślę, ja myślę. No właśnie, na spłynę nie pada, spłynie na rzeka. Ale no to może... Tak, bliżej to trochę. Jezu. Impreza pod kostkami. Dawaj, to nie skacze się przy policji. 3, 2, 1 i... Biegnij tutaj, któryś od... Dawaj go, szybko, nie można dychać. Bierzcie. No i nie wziął tej belki. Wiem ile wziął na raz. Cztery. Co zrobił? To że? Pomogę wam. Co? A masz turę? Nie. Kto mi odczepił? Co by tam robił? Nie, zostaw go. Ja to wam pomogę. Nie ruszaj go, no proszę. A ci się to ładnie poukładali. Pan, nie mogę jechać. Krzychu. No bo ja cię blokowałem. Krzychu, kada ty dala. Tomasz, pasy i uciekaj. No, pasy i uciekaj. Ty bierzesz? No, sama spadła. Ta, sama. Sama, ci mówię. Nic nie uciekaj. Jedzie, Krzychu. Ja cię... Cześć, Center. O Boże. Ja cię ochronię. Ale weź się tak podejdź ci bliżej. Tomaszu. Tomek postanowił zabrać cię do siebie. Będę się śmiał. Który jeden na jeden chce? Ja. Dawaj, Tomek. Nie ma, zostaw go. Jedna belka, gdzie ty jedziesz? Nie oddamy ziemi. Bo ci z góry zaraz padną. To nasz ród. Dawaj, wyjaśnimy krzycha. Dawaj, atakujmy go z dwóch stron. Dawaj. Tak, weź zaraz. Dawaj z trzeciej. O, teraz. Weź teraz, żeby do tyłu nie mógł cofać. Ale wiesz, że tam są rok krzaki, czyli drzewa. Krzychu, oddaj fartucha. No, nie się w tym. I oni utknęli w krzakach. Ty, bo ja potem nie wiem. Ty, to żyje! Halo! Ej, on jest mocniejszy ode mnie. Dobra, weź przepuśćmy. Mam awarię. Co się stało, Tomek? Kurde, śmiercił. Dobra, jadę tego uratować. Trzeba Krzycha wyjaśnić. Coś tam Tomasz zrobił. Jedziemy. No Paweł, kurde, raku. Uwolniłem się. Co zrobiłeś? Już nic. Bo pokażę, ale zładowanie będzie. Weź nie pójść. Ej, to moja praca stała. No i Tantar. Git, widzicie? Patrzcie na to, jak fajnie. A jak ułożył ładnie. Tantar, czy możesz się uspokoić? No nie wpychaj mnie w to. Jaka ładna podłoga. Nie zmuszaj mnie do czegoś, żebym to musiał zrobić. Jak tam patrzę, jaka fajna posadzka. Zobacz, jak ładnie ułożył Tomek. Właśnie widziałem, ja widziałem, jak on leciał. Ja to patrz, jak tu jest ładnie ułożone. Nie zbieraj tego. Nie. Patrz, jak ładnie koło siebie. Ale nie, no spoko, fajnie. Nie psułeś. To wiesz. Wypadek? Nie sądzę. Skąd? Nie ma to tam, nie ma. Schowane. Dobra, ja wam pomogę to przetransportować bliżej. Dawaj. Jednak NTZ to najlepszy ciągnik. No. Ja chciałem swojego Twenda 1052, to mi nie pozwolili. Ile NTZ ma oryginalny konie? 80 coś. Nie wiem, 82 chyba. Nie mam 82, na pewno. Jak wam pomagam, kurde. Macie. Arek, bo ci tak mikrowałeś. Mikrofon ci pierdzi. Uszy bolą. No zostaw. Jak tam widzowie to zawału dostaną. Takie ja oglądają o 23. Ja oprócz tego, że nagrywamy o północy, to spoko, nie? Albo nie, wiesz, rano sobie tam wiesz, przy śniadanku czy przy czym, nie? I tak włączy, nie? Zaspany jeszcze ktoś tam ogląda, nie? No tam ktoś mówi, że się. No tak będzie. I potem dopisać na zamówienie. No. Dzisiaj jest 13 września 2021. Nie, ale ja się przepycham chyba. 31.
co? No, już dawno wyszło. Ile odcinków mamy na to nagrane? Znaczy 19, ale dwa jeszcze na 1. A, dwa? Jeszcze 21. Jeszcze to prasa. Czekaj, czy się wyłączało te automatyczne zbieranie? Za EV. Rok, patrz, znalazłem chyba tym po twoim wujku zostało, ty. Zaraz przyjdę. Słomie zakopane. Patrz, nawet Ursus zakopany jest tutaj. Gdzie? Czego odkopać, kostka? Uwięziony. Patrz, prasę znaleźliśmy ze Skunem u ciebie. Dobra. Także co, moi drodzy, my się będziemy żegnali. Jakie żegnali? Chłopie, to pożegnamy się. Ej, Skun, jak tam opona? Był dzisiaj z nami Arek. Nie, spoko, pa pa! Center. Adios. Paolo. Jaki Paolo? Krzychu, który nie wiem, awczy chyba? Hello. A nie, i pan Tomasz. Panie Tomaszu, proszę ponownie tego nie ładować. Dobra, tak lecę. Jak wam się spodobało, nie zapomnijcie, zostawcie łapki w górę. I trzymajcie się do kolejnego. Cześć.